Ja otrzymam go z tej strony Kebus. Eee, zapraszam Was od razu, już z mamy na stronę skinsmanki. Eee, elegancko tutaj, kod Kebus. Macie darmowe bonusy eleganckie. 5 dolarków za friko, Macie również 35% plus do depozytu. Także bardzo bardzo zapraszam. Uraz na stronę CSGO Skins, gdzie również macie darmową taką skrzeczkę do odebrania z reflinku w opisie. Macie sklep, dużo różnych skinków, także polecam, polecam. E, my dzisiaj sobie przychodzimy do ROXa, do Roxa bo ROX odszedł z 9z, e, A raczej nie odszedł, a został zbenczowany. E, także e, Także Rox sobie tam na ławerce siedzi, ROX benched. Z tego co czytałem, także jego cenka sobie tutaj elegancko podskoczyła, wiadomo, Rox nie będzie grał na ławce, czyli można powiedzieć, że. No. Wiemy o co chodzi. Generalnie co do ceny Roxa. No tak jak wiemy, najlepiej jest sprzedać w piku, czyli gdy ta informacja weszła, ta naklejka sobie spikowała. I była gdzieś właśnie za 250, jeżeli chodzi o wersję holo. Ale aktualnie mamy, powiedzmy, nazwijmy to gdzieś tam double pickiem e, I w sumie, jak co, taką informację zauważyłem, że dosyć często są te double piki. E, także generalnie dzisiaj w nocy jeszcze myślę, że ta naklejka jest do sprzedania Także jeżeli ktoś ma, to polecałbym sprzedać e, Bo to za jakiś czas znowu opadnie Także e, jeżeli ktoś ma, bo dużo tutaj dostaje teraz DM-ów właśnie o to No to bym szczerze sprzedawał e, Co do przyszłości to na, tej naklejki, czy to pomoże wątpię, bo ona i tak by żyła swoim życiem, także tutaj e, nie ma co się obawiać, a tutaj generalnie chciałem do właśnie większości tych osób powiedzieć, że lepiej to sprzedać obecnie e, i zreinwestować, e, jak będzie po prostu, myślę, że ona spadnie jeszcze, także, także tutaj e, na spokojnie, jeżeli o to chodzi. Także taka w sumie informacja, nie wiem, ciekawostka, informacja, e, myślę, że dosyć ważna, e, także informuję Was o tym i co, widzimy się na streamku za niedługo, e, trzymajcie się cześć!